Szacunkowa wartość kolekcjonerska jest około 500 000. Myślałbyś, żeby to kiedyś sprzedać, czy nie? Nie. Wartość takiego klocka to jest 65 tysięcy złotych, więc to już jest cena, za którą można kupić sobie całkiem ciekawy samochód. Czyli w Twoim wypadku dzieci nie dostaną, powiedzmy, samochodu, mieszkania, tylko dostaną kolekcję Lego. Kupując zestawy, nie wiedziałem, że będą miały taką wartość. Mogę dotknąć? Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jeżeli macie w swoich domach gdzieś głęboko zakopane kolekcje klocków Lego, to warto do nich sięgnąć, bo można z tego zrobić niezły biznes. I o tym, jak zrobić ten biznes, najlepiej wiedzą Daniel Czyżewski i Sebastian Borgosz. W tym roku Lego kończy 90 lat, ale może nie każdy wie, że z tego można zrobić niezły biznes i niezłą inwestycję. I o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Jak właśnie z Lego zrobić biznes? Żeby zrobić z Lego biznes, należy wiedzieć dokładnie, co kupić i kiedy kupić. Jeżeli kupimy w odpowiednim momencie, jak z każdym przedmiotem, może okazać się, że ten przedmiot będzie zdecydowanie o wyższej cenie sprzedażowej później, niż zakupiliśmy go. Też słyszałam, że Lego to jest taka właśnie forma inwestycji. Niektórzy inwestują w mieszkania, a inni inwestują w Lego. Zdarza się właśnie, że niektórzy w obawie przed rynkiem mieszkań, wynajmowania, cen, które w ogóle są obecnie na rynku, a także innych rzeczy, które kolekcjonują, przerzucają się na coś, co jest przyjemniejsze dla nich, bliskie dzieciństwu, czyli Lego. I właśnie Lego stało się od pewnego czasu takim punktem, który może wzbogacić takiego posiadacza starych zestawów. To jak można zarobić na Lego? Ile można zarobić? To są duże kwoty? To są duże kwoty, jeżeli w odpowiednim momencie się zainwestuje i powiedzmy dłużej potrzyma zestawy. Dla przykładu mogę tutaj podać taką figurkę Spidermana. Ona pochodzi sprzed wielu lat i była dostępna w zestawie za prawie 40 zł. Jej wartość teraz początkowa ile? Była 10 zł. Obecnie to jest ponad 750 zł za jedną figurkę, trzy klocki. Mogę dotknąć? Oczywiście. Klocki Lego nabierają wartości wraz z czasem? Z upływem czasu? Tak, można być też właścicielem nieświadomym, tak jak ja, kupując zestawy, nie wiedziałem, że będą miały taką wartość. Po prostu kolekcjonowałem, bawiłem się tym, kupowałem po 2-3 zestawy nie dlatego, żeby zainwestować, ale dlatego, żeby zrobić model C, model następny. Ale okazało się, że z braku czasu nie otwierałem tych pudełek. I tu mamy taki przykład, na przykład Porsche'a. Wartość rynkowa na początku była około 1200 zł. Teraz jesteśmy przy prawie 5000, 4,5 do 5. Zależy to też, w jakim stanie jest pudełko. Kolekcjonerzy bardzo zwracają na to uwagę, żeby były plomby. Ja pokazuję z premedytacją dla przyszłych inwestorów, że to jest bardzo ważna sprawa, że mamy taki towar świeży. Ale ty to kolekcjonowanie Lego właśnie nie traktujesz biznesowo. Ty bardziej hobbystycznie tak. Cały czas, 30 tak. lat zbierałeś kolekcję. Ile ona jest teraz warta? Co się w niej znajduje? Ile modeli? Wystawione na galerii mam w tym momencie około 550 zestawów. Mam więcej, ale taką liczbę dokładną nie jestem w stanie podać, dlatego że wiele rzeczy znajduję. Gdzieś są jeszcze ukryte, gdzieś są w reklamówkach, jest troszkę starych rzeczy, troszkę nowych. No ja myślę, że koło 600 powinno być, natomiast traktowałem to naprawdę jako pasję. I ile ta Twoja pasja pochłonęła Twoich pieniędzy? Tego nie liczyłem, dlatego że pasjonaci nie zapisują tego. Oni coś zbierają, jak wędkarz jedzie na ryby i kupuje nową wędkę za parę tysięcy, wraca do domu zadowolony, mimo że nic nie złowił. Ja wracam z miasta z paczką klocków. I ile jest Twoja kolekcja warta? Znaczy taki szacunkowa wartość kolekcjonerska jest około 500 000. Myślałbyś, żeby to kiedyś sprzedać, czy nie? Nie. Hobbystycznie nie. Cały czas. Ja myślę, że bardziej przejmą to dzieci. Co z tym zrobią?
Czyli w Twoim wypadku dzieci nie dostaną, powiedzmy, samochodu, mieszkania, tylko dostaną kolekcję Lego. Dostaną kolekcję Lego. Dyskutowaliśmy dużo na ten temat w domu. Moje dzieci nie są nastawione materialnie, mają inną pasję, konie. Żartowałem, że Faraona pochowali ze wszystkimi skarbami. Ja chcę tylko ten do grobu. Aha. Resztę dostanę. A właśnie, jakie masz takie perełki na swojej wystawie? Perełek jest więcej, bo po tych 3,5 miesiącach prowadzenia wystawy spotykam wiele ludzi. Wiele osób, które w jakiś sposób są z klockami powiązane. To są małe dzieci, to są dorośli ludzie, którzy przyjeżdżają po 3 razy w sezonie i każdy ma inne podejście. Są naprawdę tacy, którzy inwestują i pytają, gdzie można kupić, w co inwestować, a są tacy, którzy po prostu układają. A gdzie znaleźć klocki, które rzeczywiście, jeżeli ktoś chce potraktować Lego jako inwestycję, które rzeczywiście zyskają na wartości? Gdzie tego szukać? W internecie? W internecie, na wielu forach właśnie zrzeszających afoli tak zwanych, czyli dorosłych fanów klocków Lego, którzy dzielą się takimi informacjami i nowinkami. Co wyjdzie nowego, co pojawi się w przedsprzedaży, a także coś, co już przestanie być produkowane. I to jest taki moment, kiedy właśnie trzeba coś kupić, ponieważ jeżeli przestanie być produkowane, to zaraz po tej dacie, powiedzmy tej śmierci zestawu, 30% w górę wszystko idzie. Więc to już jest na start bardzo dobra inwestycja. Kwestia tego, jak długo będziemy ten zestaw trzymać i no, postanowimy rozstać się z nim. A czy moglibyście podać jakieś przykłady bardzo drogich zestawów, niekoniecznie właśnie waszych, które wy macie, ale które naprawdę zostały sprzedane za duże pieniądze, bo niejednokrotnie taki zestaw Lego to jest wartość samochodu. Zgadza się. Dla przykładu można dać Gwiezdny Niszczyciel z Gwiezdnych Wojen. Jest to zestaw, który w chwili obecnej jest o wartości 15 tysięcy złotych, więc no, można już kupić sobie jakiś samochód za tą kwotę, ale są też małe, załóżmy, takie zestawiki, które można nazwać zestawem, bo na przykład są to pamiątkowe klocki odlane z czystego złota. One były rozdawane pracownikom fabryki, właśnie tym, którzy najdłużej pracowali i wartość takiego klocka to jest 65 tysięcy złotych, więc to już jest cena, za którą można kupić sobie całkiem ciekawy samochód. Ty skupiasz się właśnie bardziej biznesowo na tych klockach Lego i to jest twoje jedyne zajęcie? Jeżeli chodzi o zajęcia wokół Lego, to nie jest to jedyne zajęcie, ponieważ też jestem pasjonatem Lego i buduję dużo z Lego. Jestem fanem Spidermana, w związku z czym też mam dużo figurek ze Spidermana, zestawów, które kolekcjonuję i ich nie sprzedam. To akurat jest moja taka perełka, którą dopieszczam, zawsze gdzieś tam kurz zobaczę, to od razu z taką miotełką biegam i zbieram kurz. Ale też zajmuję się od niedawna, załóżmy, biżuterią, naszyjnikami. Tutaj można zobaczyć sobie jeden naszyjnik ze Stormtrooperem, do tego ręcznie robionymi braloczkami, więc jakakolwiek postać jest w spektrum zainteresowania klienta, mogę ją zrobić. Czy to jest Lord Vader, czy to jest Baby Yoda, może to być wszystko na tym braloczku. No właśnie, te braloczki to też nie jest tania sprawa, jak my wcześniej rozmawialiśmy, ale na przykład to wygląda tak, że kupuje się, powiedzmy, jakiś hełm albo jakąś część braloczka, później się składa i dużo drożej można go sprzedać, tak? Zgadza się. Czasami jest tak, że niektóre figurki składają się z 3-4 komponentów i sam fakt wymienienia nóżek sprawia, że ta figurka już jest o 50 zł droższa, ponieważ dana figurka występowała w zestawie, który był, powiedzmy, 5 lat temu, nie jest produkowany, a w związku z czym też cena wzrosła tej figurki. A torsik sam figurki bądź główka jest dosyć pospolita. Można ją szybko gdzieś nabyć za niecałe 10 zł. Gorzej z tymi nóżkami, ale jak już się właśnie trafi, to ma się taką małą żyłę złota. To teraz osoby, które mają gdzieś na strychu czy w piwnicy klocki Lego, powinny je odkopać i zwrócić się na przykład do Was. Jak najbardziej mogliby tutaj zawitać na naszą wystawę do Sebastiana, pokazać, podzielić się, porozmawiać o pasji, jaką jest Lego. Jak najbardziej na wszystkie pytania odpowiemy. Jesteśmy pasjonatami, uwielbiamy to. A czy to jest prawda, doczytałam w jakimś artykule, że teraz jednymi z droższych klocków to są właśnie klocki z serii Star Wars?
No bo to jest chodliwy temat. Tak, licencjonowany jak najbardziej, tak, chodliwy. Dlatego, że tych fanów klocków w połączeniu z Gwiezdnymi Wojnami jest naprawdę duża ilość. Też ciekawostek, bo Gwiezdne Wojny jest to pierwsza licencja, jaką LEGO nabyło. Wcześniej produkowali zwykłe zestawy z miastem, związane z przyrodą, a pokusili się właśnie o zestawy z Gwiezdnych Wojen i trafili w dziesiątkę, bo od początku tej licencji aż po dzień dzisiejszy wychodzą zestawy coraz większe, coraz droższe i coraz bardziej inwestycyjne. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.